Dotychczas restauracje pełniły usługi wyłącznie na wynos. Mimo otwarcia galerii handlowych obostrzenie nie uległo zmianie, a data otwarcia lokali gastronomicznych nie była znana. W końcu jednak wiceminister podał konkretny termin, kiedy restauracje zostaną otwarte. Miliony Polaków z niecierpliwieniem czeka na oficjalną informację. Choć zdecydowana większość nieprzerwanie dostarczała jedzenie na wynos, mieszkańcom wyraźnie brakowało zjedzenia obiadu w samym lokalu. Kiedy zatem możemy spodziewać się ponownego otwarcia gastronomii? Wreszcie wszystko stało się pewne. Wiceminister ujawnił, kiedy zostaną otwarte restauracje, cytowane przez Monet. PL wiceminister podał dokładną datę otwarcia restauracji. Mowa oczywiście o możliwości zjedzenia obiadu w samym lokalu czy wypicia kawy w kawiarni. Jak się okazuje, rząd planuje otwarcie na 18 maja. W poniedziałek 18 maja jest przewidywane uruchomienie gastronomii, powiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Oczywiście z tymi rygorami, które są już zaznaczone i które dotyczą obiektów hotelowych. To też pozwoli, że obiekty hotelowe będą trochę bardziej tętniły życiem, bo pomimo, że otworzyliśmy kilka dni temu hotele, to liczba gości tam jest bardzo nieduża, mówił dla WP wiceminister. Nie naciągając przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa Polaków, myślę, że do wakacji wrócimy do normy, dodał cytowany przez Monet. PL wiceminister. Na takie informacje Polacy długo czekali. Istnieje zatem duża szansa, że jeżeli nie dojdzie do drugiej fali zachorowań, obywatele mogą liczyć na spokojne wakacje, do których przyzwyczaili się w ostatnich latach. Źródło: Monet.